Właśnie odebrałem paczkę. No widać chyba, że paczka jest mokra. Normalnie woda. Dziś trochę inny materiał. Mianowicie właśnie odebrałem paczkę, która została uszkodzona. To jest moja paczka. W piątek wysyłałem paczkę do odbiorcy z naprawionym MacBookiem A1990. Została wymieniona matryca. W sobotę z rana dostaję maila od InPostu, że pana paczka została uszkodzona, został sporządzony protokół szkody, jakieś zdjęcia, paczka uległa zalaniu, co z tym zrobić? Ja takie oczy, mówię, kurde, nie wiem, zwróćcie mój hajs. Były dwie opcje, ma paczka zostać dostarczona do odbiorcy lub ma zostać zwrócona do nadawcy. Wybrałem opcję zwrotu do nadawcy, bo w środku był MacBook sprawny. Chciałem ocenić, co się stało. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Paczkę ubezpieczyłem. Ubezpieczenie było na 5000 zł, w środku jest za 19,90, więc powiedzmy się zgadza. Dostałem to właśnie tak. I co? Zaraz to sobie odpakujemy. No i zobaczymy, jak to wygląda i czy ten MacBook przeżył, czy w ogóle tutaj jest MacBook. Bo ja nie wiem, co się odpieprzyło. Ja tego streczem nie owijałem. To do mnie przyszło w takim stanie, w sensie do paczkomatu, bo paczkę wyciągałem prawie 2 godziny temu z paczkomatu. I to jest oklejone streczem. To jest faktycznie mokre, bo tutaj czuć, że to jest jakieś takie, no wiecie, jakby woda. Nie mam pojęcia, czy to wpadło komuś do kałuży, czy ktoś to osikał. Nie wiem. Zaraz to odpakujemy i zobaczymy, co się tutaj stało. No widać chyba, że paczka jest mokra i to w stopniu znacznym. Jest też jakby zgnieciona. Tutaj to lepiej widać, że w tym miejscu jest zgnieciona. Nie zabezpieczyłem tego niczym, bo nie sądziłem, że paczka mi wpadnie do wody. Paczka, którą wysyłam kurierowi, wpadnie do wody czy czegokolwiek innego. Kurczę, niby rozmoczona, a taśma dobrze trzyma. No widzicie, że zabezpieczyłem to solidnie. Tak docierają do mnie matryce. Więc zależy mi na tym, żeby to też bezpiecznie wracało. Jest tutaj taka płyta. Kawałek, no wszystko jest mokre. Na szczęście nie wygląda, żeby to było zgniecione. Nie śmierdzi. W razie co, to informuję, że to nie śmierdzi. Nie wiem, kto był jakieś szczyny albo coś. MacBook jest. Jest mokry. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest mokry od tego fragmentu. Zostały, widzicie, bąbelki odciśnięte i tu jest woda. Ja nie będę póki co tego otwierał, bo on się może włączyć, a ja go wysyłałem naładowanego. Więc pierwsze, co zrobię, to go odkręcę. Odkręcę klapę. Na klapie nie widzę cieczy, więc może ten sprzęt przeżył. Wewnątrz też cieczy nie widać. Teoretycznie wewnątrz też cieczy nie widać. Poczekam, aż to trochę odtaja, bo jeszcze jest zimne i za chwilę to uruchomię. Odtajał, już jest w miarę ciepły. To go spróbujmy uruchomić i zobaczymy, co zobaczymy. Najbardziej zawodna może być teraz matryca. W sensie, jak matryca ma wilgoć, dostanie wilgoci, no to może tam się wyświetlać nie wiadomo co. I będzie lipa. Przełączyło się na 20 V. Jest obraz.
W sensie na razie to jest jabłko. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze będzie. Wydaje się, że jest nieźle. Włączę tu jasny motyw. Nie jest źle. Upiekło się tym razem InPostowi, bo sprzęt działa. Paczka wygląda jak gówno, sprzęt mokry i w ogóle, ale działa. A kto mi teraz zwróci hajs za przesyłkę? Muszę się do nich odezwać i dopytać o to, bo nie chciałbym drugi raz płacić za usługę, która nie została zrealizowana. Muszę jeszcze to spakować, nie mam teraz kartonu i tak dalej. Muszę to jeszcze wyczyścić, bo jest brudne. No i mam teraz problem, że muszę to znowu wysłać. I znowu mi rozpieprzą paczkę. Może tym razem ubezpieczę to na 10 tysięcy, jak myślicie. Jakie wy mieliście przygody z InPostem albo z kurierami, jeżeli chodzi o przesyłki? Jak realizowaliście potem dochodzenie swoich należności? Nie wiem, ubezpieczenie, zwrot. Możecie opisać swoje historie w komentarzach, bo dla mnie w sumie to jest pierwsza tego typu przygoda, gdzie moją paczkę, moje urządzenie coś dziwnego spotkało. W drugą stronę, jak do mnie docierały urządzenia, przesyłki, to się działy jakieś rzeczy, ale dla mnie to jest pewnego rodzaju coś nowego.